Cześć! Dzisiaj zaprezentuję Ci prostą implementację wzorca CQRS z wykorzystaniem biblioteki Mediator ASP.NET Core. Jest to taka najbardziej bazowa implementacja, która jest według mnie dobrym punktem wyjścia, żeby to później fajnie dalej rozbudowywać. Tak naprawdę zaczniemy od takiej najprostszej postaci, czyli jedna baza danych. Tak naprawdę gdzieś tam pewnie po drodze będziesz mieć jakiś jeden DB Context Entity Frameworka, ale powiem Ci, dlaczego taka implementacja daje Ci później fajne możliwości, żeby to dalej rozbudowywać. Na początek może parę słów o tym, na czym ogólnie polega CQRS. Jest to takie podejście, które bazuje na innym podejściu, czyli CQS, w którym po prostu chodzi o to, że funkcja albo odpowiada za przyjmowanie, modyfikowanie danych, albo służy tylko do zwracania i wtedy nie powinna w żaden sposób zmieniać stanu obiektów. I tak naprawdę CQRS jest trochę rozwinięciem tej idei i polega na oddzieleniu od siebie modeli czy struktur, które są używane do zapisu i do odczytu danych. Więc tak bardzo pokrótce na schemacie sobie to tutaj omówmy. Czyli mamy przeglądarkę użytkownika, mamy naszą bazę danych, w tym wypadku, tak jak mówię, to jest najprostsza implementacja, czyli jedna baza danych, pewnie jakiś MS SQL czy coś tego typu. No i normalnie mamy jakiś jeden model, tak, którego używamy do zapisu i odczytu. Pewnie znasz to z wielu różnych tutoriali związanych z ASP.NET-em, których pisząc widoki do naszej aplikacji, najczęściej musisz, czy tam jest to pokazane w ten sposób, że jakby zwracasz ten sam typ obiektu, który później przyjmujesz w akcji kontrolera, która odpowiada za odebranie danych z formularza. Czyli dla metody get i post masz ten sam obiekt, ten sam model, który jest wykorzystywany. Tak naprawdę tutaj się posługujemy słowem model, bo nie jest skonkretyzowane, czy mówimy o modelu na poziomie bazy danych, czy o modelu na poziomie w ogóle przyjmowanych danych, więc to jest dosyć płynne, dlatego też można stworzyć taką najprostszą implementację. Kiedy mamy ten nasz punkt wyjścia, czyli jeden model do zapisu i odczytu, tak, ściśle ze sobą powiązany, czyli w najgorszym przypadku po prostu encja związana z naszym DB kontekstem z Entity Frameworka, no to pewnie znasz takie podejście, być może je dalej stosujesz, być może poszedłeś krok dalej i być może twoje API przyjmuje dane w innej postaci niż zwraca w postaci jakiś DTO, ale tutaj chcę Ci po prostu pokazać, jak możesz to fajnie rozwiązać, tak żeby później mieć więcej możliwości na rozbudowywanie takiego systemu. Więc tak naprawdę cała idea tego CQRS-a polega na tym, że sobie dokładamy kolejny model, czyli tutaj mamy odczyt, tutaj mamy zapis i teraz nasz odczyt będzie leciał z tego modelu, z tej części i analogicznie sobie tutaj to poprzepinamy i teraz cały zapis będzie przechodzić przez inną część aplikacji i korzystać z innego modelu, nawet może korzystać w ogóle z innej bazy danych docelowo niż ta część, która służy do odczytu i to powoduje, że kiedy to wszystko masz tutaj oddzielone, to jeżeli zdecydujesz się na przykład na oddzielenie baz danych i przykładowo chcesz wprowadzić system kolejkowy, czyli twoje zapisy nie będą robione, że tak powiem, od razu, tylko będą na przykład tworzone eventy, które gdzieś tam później będą, no nie wiem, wrzucane na jakąś kolejkę, z której będzie dopiero to odczytywane i na przykład jakoś batchowo wykonywane na bazie danych albo zapisywane w postaci po prostu eventów, to możesz bez problemu sobie takie coś dołożyć, przepiąć tylko tą część i połączyć w ten sposób i dalej twój model do odczytu kompletnie nie ma pojęcia o tym, że tutaj coś się stało i dalej działa w ten sam sposób. Wręcz w pewnym momencie możesz na przykład uznać, że te dwie części to będą przykładowo zupełnie osobne serwisy i dalej to będzie w ten sam sposób działało. Dobra, ale tak tytułem wstępu przejdźmy teraz do praktyki. Czyli najprostszej implementacji CQRS-a, jaka jest możliwa z wykorzystaniem biblioteki Mediator. Nie będę tutaj pokazywał całego połączenia z bazą danych i tak dalej. Powiem tylko, co w którym miejscu jest robione. Oczywiście są głosy, że takie podejście to jest trochę przerost formy nad treścią. Z drugiej strony jest to rozwiązanie znane, jest to rozwiązanie przetestowane. Jest to rozwiązanie, o którym jeżeli zaczniesz z kimś rozmawiać, to będziesz mógł się łatwo dogadać. Więc myślę, że warto przynajmniej wiedzieć, jak to w ten sposób można zrobić. Utworzyłem tutaj
Najprostszą aplikację w ASP.NET Core, w .NET 5. W tym momencie jest to pusta aplikacja, żadnego jeszcze kodu nie napisałem. Instaluję sobie bibliotekę Mediator. Instalujemy. Dodatkowo potrzebujemy rozszerzenia dla Dependency Injection w ASP.NET Core, więc sobie też to instalujemy. OK. Ta biblioteka sama w sobie nie ma praktycznie żadnych zewnętrznych zależności, więc jest bardzo lekka, bardzo prosta. I teraz jedyne co potrzebujemy zrobić, to zarejestrować sobie właśnie naszą bibliotekę. Tutaj jeszcze musimy podać typ naszej klasy startowej, naszej klasy startup. I to właściwie, jeżeli chodzi o rejestrację czegokolwiek w aplikacji, to wszystko. Więc za chwilę też zobaczysz, że takie rozwiązanie ma tą zaletę, że bardzo upraszcza proces rejestrowania kolejnych handlerów. Bo jak sobie wrócimy tutaj, to tak naprawdę to wszystko będzie polegać na tym, że w tym miejscu będzie jakaś komenda, która będzie łapana przez handler, który będzie odpowiadał za zapisywanie czy modyfikowanie stanu. I tutaj będzie jakieś query, które będzie na przykład zawierać informacje o tym, jakie dane chcemy otrzymać, może jakieś dane na temat filtrowania i tym podobnych rzeczy. I ono będzie również łapane przez handler, który będzie obsługiwał odczyt. Więc teraz sobie utwórzmy foldery na komendy i na zapytania. I teraz w tym folderze. Oczywiście to jest taka bardzo uproszczona struktura, bo później Ci pokażę inną implementację, w której to sobie trochę bardziej podzieliłem. I teraz zróbmy sobie tutaj komendę, która będzie przykładowo tworzyła użytkownika. No, załóżmy, że takie informacje są nam. Czy taki obiekt będziemy, model będziemy potrzebować. Zróbmy sobie create user command. I teraz to, w jaki sposób ja z tym pracuję, to jest taki, że moja komenda to jest tak naprawdę obiekt, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do obsłużenia danego typu jakiegoś zdarzenia, jakiegoś polecenia i do tego handler, który jest tak naprawdę dopiero tą klasą, która odpowiada za całą tą operację, czyli wykonanie jakiegoś kodu. I to, co też zaczęliśmy w pewnym momencie w pracy stosować, to mi się bardzo podoba, to robienie z tych komend rekordów. Dzięki temu one są domyślnie immutable. Więc jest to, myślę, że fajne podejście. I teraz skorzystamy właśnie z mediatora. Musimy zaimplementować interfejs iRequest, który w tym wypadku oznacza, że nie zwracamy niczego, czyli nie będziemy zwracać żadnej wartości, ale teoria teorią, czyli to, że komendy nie powinny nic zwracać, to jedno, a druga sprawa to jest praktyka, gdzie często nie zwracamy żadnych obiektów, ale zwracamy na przykład informację, czy operacja się udała, czy jest jakiś błąd, ewentualnie zwracamy na przykład ID nowo utworzonego obiektu, bo to po prostu mega upraszcza cały proces, jakby myślę, że nie ma z tym problemu i w praktyce tak się po prostu robi, bo tak jest dużo, dużo, dużo prościej, a nie burzy to za bardzo całości. Więc to jest operacja, która na przykład nam zwróci inta, który będzie naszym ID-kiem. Wiem, że tutaj mógłby być jakiś obiekt, czy powinien być jakiś obiekt, na przykład result, no ale tutaj będziemy to upraszczać. No i taka komenda będzie na przykład zawierała first name, last name, no niech będzie e-mail, password nie, ale na przykład jakiś adres, tak, po prostu adres jako adres, no nie? No i teraz mamy tą komendę i piszę sobie klasę create user comment handler, która implementuje iRequest handler i w której podaje, że obsługuje, że ta klasa będzie obsługiwać komendę typu create user command i będzie zwracać typ int. Więc sobie implementuję taki interfejs. I w tym momencie mój command handler jest gotowy. No i tutaj możemy sobie wykonywać jakieś operacje, na przykład zrobić dbcontext.users.add, jakiś tam obiekt usera, tak. Tutaj user to będzie new user.
I na przykład request. First name, request. Last name i tak dalej, no nie? To jest w tym momencie już mało istotne, tak? I na końcu sobie dajmy return user.id. Przykładowo, tutaj oczywiście jest to tworzone jako jako funkcja asynchroniczna, czyli tylko, że musimy jeszcze sobie dodać słówko async, jeżeli z tego korzystamy, tak? Więc tam będzie na przykład await db context.save changes async. No i w tym momencie cała nasza obsługa zapisywania, tworzenia nowych userów jest gotowa. I co bardzo istotne, to nie musimy już niczego rejestrować. Teraz mogę sobie zrobić nowy kontroler. Zróbmy sobie na przykład folder controllers. Nie na tym poziomie mi wyszło. Robię sobie nowy kontroler. Pusty. Users. OK. I teraz jedyne, co potrzebuję tutaj zarejestrować, to interface i mediator. W ten sposób. Przesuńmy. No i załóżmy, że potrzebujemy zrobić sobie akcję, która będzie tworzyć nowego użytkownika. W ten sposób. I tutaj niech będzie, że te dane będziemy dostawać w postaci jakiegoś tam obiektu typu request. Czyli będzie na przykład create user request. Request to jest from body. Tak. Może stworzę sobie taką klasę, żeby aż tak źle nie wyglądało. Tam nawet record create user request. No i tutaj prawdopodobnie będę miał te same dane, co w przypadku komendy. Akurat tak w tym wypadku wyszło. No trudno, ale mogę sobie na przykład tutaj oznaczyć, że to jest required. Tak samo jak na przykład e-mail i nazwisko. No i wtedy mój kontroler będzie to automatycznie walidował. I teraz wystarczy, że utworzę sobie moją komendę. Przekażę jej oczywiście wszystkie dane, które potrzebuję. Tak, w ten sposób. I jedyne, co muszę zrobić, to właśnie to, co mi tutaj już nawet Visual Studio podpowiedziało, czyli wykonać sobie mediator.send i przekazać tę komendę. I w tym momencie automatycznie ta biblioteka po prostu znajdzie ten command handler, który implementuje odpowiedni interfejs. No i tutaj nawet w ten sposób powinniśmy zrobić, bo zwracamy jakąś wartość. Czyli w ten sposób nasz handler zostanie wykonany dla tej komendy. Ta komenda może być tworzona w akcji kontrolera, ta komenda może być tworzona na przykład, kiedy dostajemy, nie wiem, powiadomienie z jakiejś innej aplikacji, z jakiegoś zewnętrznego systemu, kiedy użytkownik coś klika w interfejsie, bo to jest na przykład aplikacja desktopowa, cokolwiek tego typu. No i teraz załóżmy, że chcemy jakoś odczytywać te dane. Więc robimy sobie get i na przykład chcemy w ten sposób dostać całą listę użytkowników. Czyli robimy sobie get all dla uproszczenia. No i analogicznie robię sobie query, czyli get all users query record. Tak naprawdę tutaj nic nie potrzebuję. Załóżmy, że zwracamy users list DTO. Tak, coś takiego. OK. Async. Teraz jedyne, co musimy zrobić, to tutaj zrobić odczyt. Ale co bardzo fajne, no to nie musimy robić koniecznie db context.users.select, tak? I tak dalej. I na przykład później zwracać tych userów, bo możemy na przykład to czytać w ogóle z widoku, tak? Możemy sobie zrobić query, tam na przykład select first name. Last name from view users, tak? Gdzieś tam sobie na przykład skorzystać z Dappera.
Jakby tutaj oczywiście nie, no nie jest to poprawna implementacja, ale jakby chcę pokazać, że po prostu możemy w kompletnie inny sposób odczytywać te dane, jak się zapisujemy, bo tutaj możemy na przykład sobie to optymalizować jakoś pisząc czystego SQL-a, korzystając z widoków, może zasysając to z jakiejś innej bazy, do której na przykład są przenoszone dane tam co jakiś czas i na przykład inaczej indeksowane, bo co bardzo istotne, może być tak, że ta nasza tutaj jedna baza na przykład jest zoptymalizowana pod odczyt, tak? Tutaj mamy załóżmy drugą bazę, która jest zoptymalizowana pod zapis, tak? Czyli przykładowo ona jest w stanie dużo lepiej obsługiwać nasze wszystkie zapisy. Tutaj te dane są na przykład jakoś przenoszone co jakiś czas, tak? Czyli okej, zgadzamy się na to, nie potrzebujemy, żeby to było na bieżąco, real time. Ale dzięki temu możemy sobie osobno zoptymalizować bazę pod zapis, osobno zoptymalizować bazę pod odczyt i w ten sposób jakoś zwiększyć performance aplikacji. Jeżeli mamy jedną bazę, to wystarczy, że na przykład sobie utworzymy widok zmaterializowany i on już będzie zoptymalizowany pod odczyt, więc to już wprowadza inny model, no bo możemy mieć zupełnie inny model w tym widoku i inaczej go czytać w naszym handlerze do queries, a inaczej zapisywać w naszym handlerze do komandów, tak? Więc teraz w tej aplikacji możemy, no, przejdźmy sobie do kontrolera, tutaj użyć query new get all users query i return ok await mediator send query. W ten sposób możemy mieć najprostszą implementację, gdzie zupełnie inna klasa odpowiada za zapisywanie danych i ona korzysta z zupełnie innego modelu, który jest przekazywany. I tak samo tutaj może korzystać z zupełnie innego modelu, nawet może korzystać z zupełnie innej bazy danych do zapisu. I nas to tutaj nie obchodzi, jakby to odpowiada tylko za zapis i niczym się nie przejmujemy. No a kiedy odczytujemy dane, to możemy je czytać. Właśnie na przykład skorzystając z jakichś widoków, korzystając z innej bazy danych, tak jak pokazywałem, możemy gdzieś tam na przykład czytać dane, które są tak naprawdę projekcją zdarzeń wygenerowanych przez komendy, tak? Czyli tutaj możemy mieć na przykład system eventów, nasz event sourcing, który będzie rzucać eventy, które będą nawet zapisywane po prostu do bazy danych. A w query możemy już odczytywać gotowe, przetworzone dane, które są zapisywane na przykład w innej tabeli, chociażby, albo są zapisywane właśnie w zupełnie innej bazie danych i kompletnie nas to nie obchodzi. Oczywiście można to robić na jednej aplikacji, znaczy na jednej klasie. Można mieć po prostu serwis, czy tam repozytorium. Załóżmy, że możemy mieć repozytorium po prostu users, tak? Czyli zróbmy sobie taki przykład. Tutaj dodam klasę. Na przykład users repository. Chociaż to repository to jest niezbyt trafna nazwa, ale to już nie wchodźmy w tę dyskusję. No okej, mogę tutaj mieć funkcję public int create, tak, i tam te wszystkie operacje. Mogę mieć public users list DTO get all, tak. Tylko że to powoduje, że po pierwsze musimy oba te źródła danych tutaj sobie gdzieś wstrzykiwać, czyli na przykład mieć DB context i przykładowo drugi DB context i wiedzieć, z którego korzystać, no nie? No i w ten sposób mamy to teoretycznie dalej działające w ten sam sposób, czyli jest rozdzielone. No ale teraz po pierwsze tutaj no, robi nam się coraz więcej zależności. Po drugie, jeżeli byśmy chcieli to rozdzielić, no to już się robi problem, no bo trzeba tak naprawdę teraz szukać, które funkcje korzystają z czego. Trzeba pamiętać, żeby przypadkiem nie użyć tutaj drugiego kontekstu, jeżeli będą się zwłaszcza nazywać bardzo podobnie. No, o co nie trudno, no bo różnie z tym bywa. A kiedy masz to rozdzielone właśnie w ten sposób, czyli po prostu osobne klasy, to zobacz, że mogę sobie zrobić teraz po prostu coś takiego, że tworzę sobie po prostu nowy projekt, tam class library, CQRS queries, tak? Mam drugi projekt i teraz po prostu sobie te queries przenoszę do innego
w ogóle projektu, jakby to jest wszystko, co musiałem zrobić. Simply as that. No nie? I dalej mogę sobie w ten sposób to obsługiwać. A tutaj wręcz mogę sobie zrobić w ogóle osobne API na to, tak? Czyli mogę sobie zrobić nowy projekt, który będzie CQRS, na przykład read API. Nie róbmy dodatkowo. Tak, mogę mieć read API, w którym będzie na przykład nowy kontroler, users. W ten sposób mogę sobie po prostu znowu tutaj zaciągnąć mediatora i w paru prostych krokach no po prostu dodać obsługę moich. No to się oczywiście nie buduje, bo tam pisałem taki pseudokod bardziej, ale jakby chcę pokazać po prostu, że mogę tutaj znowu zrobić coś takiego i na przykład z tego kontrolera przenieść ten kod, wkleić go tu i mam praktycznie, tak, jeszcze queries sobie przeniosę. No i mam praktycznie gotowe rozdzielenie odczytu i zapisu wręcz na osobne projekty. Tak? Jakby kompletnie nie muszę się martwić o to, że na przykład tutaj mam zarejestrowane jakieś klasy albo inne tego typu rzeczy. Tak? Bo w ogóle w żadnym momencie tego nie robiłem. Więc co właśnie na przykład się dzieje w przypadku, kiedy mamy jakiś tam serwis, jakiś repozytorium, czy jakkolwiek to nazwiemy, no to musimy sobie to rejestrować w startupie, pamiętać o tym, żeby to tam było zarejestrowane i tak dalej. A w przypadku mediatora jest sprawa dużo bardziej prosta, bo jedyne co, to musimy sobie tą bibliotekę zarejestrować, a reszta to już jest kwestia implementowania odpowiedniego interfejsu. To jest jakby ta zaleta korzystania właśnie z tej biblioteki do takich poleceń, do takich operacji, a sam fakt rozdzielenia query i komandów na osobne klasy powoduje, że właśnie dużo prościej mogę to rozdzielać, no bo jeżeli bym chciał teraz sobie rozdzielić to repozytorium, no to musiałbym oczywiście tutaj kopiować te funkcje, tworzyć nowe klasy, a jak widzieliście, to jedyne co musiałem zrobić w przypadku moich oddzielnych komandów i queries, no to było to, że przeniosłem po prostu folder z queries do osobnego projektu. I to wszystko. I mam osobne API, które może na przykład czytać właśnie z innej bazy danych, albo czytać nawet z tej samej bazy danych, ale być na przykład inaczej zdeployowane, być przykładowo mieć jakąś warstwę cache'a zastosowaną globalną i tak dalej, i tak dalej. Tak, możemy sobie w ten sposób upraszczać projekty. I żeby nie było, że tak tylko o tym mówię na sucho, no to jakby sam korzystam z tej implementacji w moim projekcie jednym. Oczywiście jestem tutaj w trakcie robienia tego wszystkiego i chciałem tylko pokazać, że nie wiem, czy to, nie będzie tego może zbyt dobrze widać, ale mam tutaj podzielone po prostu na feature'y, czyli przykładowo niech będzie wprowadzenie, ma komendy, czyli utwórz wprowadzenie, usuń wprowadzenie i queries, które na przykład mi pobiera wszystkie dane i komend, który ma trochę tej logiki, jakby to jest dalej w trakcie refaktoringu, więc tym się teraz nie przejmujmy. Po prostu chciałem pokazać, że ja to sobie w ten sposób rozdzieliłem. No i teraz jeżeli bym chciał na przykład zmienić sposób odczytywania danych i właśnie na przykład wprowadzić korzystanie z widoków, no to sobie po prostu zmieniam te queries, tak? Jeżeli bym chciał w ogóle to wyciągnąć do osobnej aplikacji, bo widzę, że czyli właśnie na przykład do osobnego serwisu, no to, bo widzę, że na przykład odczyty są dużo, dużo, dużo częstsze i bardzo obciążają mi tą jedną instancję, no to sobie po prostu kopiuję te wszystkie queries do osobnego projektu i właściwie mam już wszystko załatwione, jedynie co to muszę zainstalować sobie bibliotekę Mediator. Więc jak widzicie, jest to bardzo proste, wręcz prostsze, pewnie nawet prostsze niż może się wydawać po tym moim wprowadzeniu, także zdecydowanie zachęcam do spróbowania czegoś takiego, czyli właśnie rozdzielenia sobie tych dwóch implementacji, czyli zapytań i komend. Dzięki temu zobaczycie, że później jakiekolwiek zmiany są dużo prostsze, bo można tutaj działać na dwóch zupełnie osobnych logikach, dwóch osobnych modelach, dwóch osobnych zestawach zależności itd., itd. Oczywiście to nie jest rozwiązanie idealne, no bo jeżeli mamy bardzo, bardzo prostą aplikację, gdzie jedyne co robimy, to zapisujemy praktycznie dosłownie jeden do jednego dane, które przychodzą z formularza do bazy danych i odczytujemy je później znowu praktycznie jeden do jednego z bazy danych, ewentualnie robimy get all albo get by ID,
No to oczywiście w takim przypadku korzystanie z tego całego CQRS-a i tak dalej, no może się mijać z celem, nie? I jest to jak najbardziej okej, że nie zawsze się to sprawdzi. Ale jeżeli już mamy na przykład trochę więcej logiki, albo właśnie robimy takie optymalizacje, gdzie chcemy te dane trochę inaczej odczytywać, może chcemy je odczytywać z innej bazy, może chcemy właśnie skorzystać z eventów i w ten sposób zapisywać dane, ale znowu odczytywać ze standardowej bazy SQL, do której te eventy są później tam gdzieś mapowane po drodze, no to takie podejście na pewno się sprawdzi, CQRS się tutaj jak najbardziej sprawdzi, ale tak jak mówię, nie jest to najlepsze rozwiązanie, jeżeli mamy po prostu aplikację, która jest CRUDem i jedyne co potrzebujemy to zapisać to, co użytkownik nam przysłał i odesłać to, co nam, to co mamy w bazie danych, bez tak naprawdę zbyt wielu operacji, ewentualnie tam zrobienia zwykłej walidacji, którą robimy po prostu korzystając z atrybutów, no to wtedy oczywiście CQRS kompletnie nie ma sensu i jego nie polecam, ale jeżeli już mamy trochę więcej logiki albo wiemy, że niedługo będziemy chcieli to trochę bardziej rozdzielać i na razie potrzebujemy taką formę przejściową, którą oczywiście później wykorzystamy, no bo jakby tak jak mówię, przenoszenie później, rozdzielanie tego na osobne serwisy czy jakieś modyfikowanie poszczególnych na przykład zapytań, no jest dużo prostsze w tym przypadku, no to wtedy właśnie CQRS się jak najbardziej sprawdzi. Także zachęcam do spróbowania, zachęcam do zapoznania się z biblioteką Mediatr, która jest bardzo, bardzo prosta w użyciu i jak sobie wejdziecie na jej stronę, chyba na GitHub jest oficjalna dokumentacja nawet, to zobaczycie, że ma kilka fajnych, użytecznych opcji, funkcji i jednocześnie jest bardzo prosta w użyciu. A na dzisiaj myślę, że to wszystko. Na koniec oczywiście zachęcam do zostawienia łapki w górę, zasubskrybowania kanału. Dodatkowo zapraszam Was na mojego Discorda, na którym można ewentualnie więcej podyskutować na ten i inne tematy. Tam jest teraz takie moje centrum komunikacji z Wami, więc jak najbardziej tam zapraszam. Zachęcam też do wspierania kanału przez przycisk Wesprzyj pod tym filmem albo na stronie mojego kanału. Oczywiście za każde wsparcie bardzo dziękuję. Jak również dziękuję za wszystkie łapki w górę, wyszerowania tych moich filmów i subskrybowanie kanału. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie i do następnego razu. Cześć!